październiku 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 5 imienia księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju realizowany był projekt pod nazwą Stefan Knap, człowiek, o którym usłyszał świat. Wpadliśmy na pomysł, by w nietypowy sposób uczcić pamięć o pochodzącym z Biłgoraja wybitnym artyście malarzu, którego dzieła znaleźć możemy na całym świecie. Czy wszyscy wiecie, że nasza szkoła, choć jej adres to Nadstawna 62A, tak naprawdę znajduje się przy ulicy Stefana Knapa? To ta wąska uliczka wzdłuż głównej bramy, którą codziennie zmierzają do szkoły setki uczniów i pracowników szkoły. Postanowiliśmy zrobić coś, co przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o Knapie, więc napisaliśmy projekt i otrzymaliśmy dofinansowanie od Fundacji BGK z programu Dzieci Kapitana Nemo 2022. Ochoczo zabraliśmy się do pracy. Powstały grupy robocze, które rozdzieliły zadania. Jedni zajęli się tworzeniem wyjątkowej gry miejskiej, inni przystąpili do obmyślania, jak będzie wyglądać wystawa poświęcona artyście, a jeszcze inni wzięli udział w warsztatach plastycznych, które miały przygotować ich do wymalowania muralu. Pracy było bardzo dużo. Najpierw odrysujemy wszystkie szablony, żeby nam się łatwiej pracowało podczas realizacji tego muralu. Na początku wybierzemy kolory jakieś czerwone, błękitny, te niżej, te partie niżej, poniżej 2 metrów w dół wy będziecie tworzyć, te powyżej będę ja tworzyć na rusztowaniu. W ciągu kilku dni na jednej ze ścian szkoły powstał wielkopowierzchniowy mural inspirowany niezwykłą twórczością Stefana Knapa, który możemy oglądać przechadzając się po placu szkoły. Patrząc na to dzieło, pamiętajcie, że jest ono wykonane przez naszych uczniów, a do jego stworzenia użyto farb pochłaniających smog. 1 m2 pochłania tyle samo szkodliwych substancji, co jedno średniej wielkości drzewo. Knap przez całe swoje życie, mimo tego, że większość go spędził poza granicami Polski, całe swoje życie podkreślał, że jest Polakiem i pochodzi z tego Biłgoraja. Nigdy się tego swojego rodzinnego miasta nie wypierał w żadnym wypadku. Lubił tutaj wracać, kiedy już miał taką możliwość od lat 80. tak często, jak tylko mógł tutaj przyjeżdżał razem ze swoją rodziną. Tworzył też w Polsce kolejne realizacje, między innymi w Toruniu, w Olsztynie, w Biłgoraju, również w liceum ONZ znajduje się podobizna Kopernika wykonana przez Stefana Knapa. Ona pierwotnie była darowana do Urzędu Miasta, później właśnie do muzeum, a ostatecznie trafiła do szkoły, gdzie do dziś można ją oglądać. A teraz kolejną, może nie stricte realizacją Knapa, ale bazującą właśnie na twórczości Knapa, będzie realizacja powstająca na ścianie szkoły nr 5 w Biłgoraju. I to jest mural, którego elementy nawiązują też między innymi właśnie do prac znajdujących się tak w polskich zbiorach, jak i w przestrzeni publicznej, bo mamy tutaj elementy z emali znajdującej się chociażby na stacji Wilanowska w warszawskim metrze, czy ślady obrazu Jajo, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Kielcach. Zwieńczeniem projektu było zamontowanie nieopodal muralu tablic zewnętrznych przedstawiających niektóre z prac Stefana Knapa oraz nasze działania projektowe. Warto je zobaczyć, by jeszcze lepiej poznać twórczość tego znakomitego artysty. Udział w projekcie wiele nas nauczył, bo przypomniał nam sylwetkę tego wybitnego, a przecież nie do końca znanego nam artysty. Nauczyliśmy się także jeszcze jednego. Teraz już wiemy, że chcieć to móc.